Zabytki nieba przedstawiają szybownictwo bez ściemy. Zapraszam Was do Aeroklubu Gliwickiego, gdzie spędzicie ze mną dzień na szkoleniu szybowcowym. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Żeby najlepiej wykorzystać czas, a także skorzystać ze spokojnego powietrza, małego natężenia ruchu w powietrzu i uniknąć upału, zaczynamy wcześnie rano. Szybowce są wyciągane z hangaru, do którego muszą trafić na noc, nawet jeżeli lata się codziennie. Na swoje miejsce jedzie wyciągarka szybowcowa. A na tej przyczepce znajdują się rzeczy potrzebne do rozłożenia tzw. kwadratu, czyli miejsca, z którego kieruje się lotami i gdzie przebywają uczestnicy szkolenia niewykonujący w danej chwili lotu. Za spakowanym kwadratem jedzie na miejsce startu pierwszy z szybowców, bocian. Kwadrat będzie z jednej strony lotniska, a z drugiej wyciągarka. Im dalej uda się je ustawić, tym dłuższa będzie lina, a co za tym idzie, tym wyżej szybowce zostaną wyholowane. W Gliwicach kwadrat jest oddalony od wyciągarki o około 700 metrów. Szybowiec ma jednotorowe podwozie, czyli podczas przemieszczania się po ziemi cały czas trzeba iść przy skrzydle, a ster wysokości bociana jest zabezpieczony w jednym położeniu, żeby nic się nie poluzowało. Organizacja samego szkolenia wszędzie jest podobna. Oglądamy Gliwice, ruchliwe lotnisko. Już za chwilę zobaczycie, że w powietrzu będą nie tylko szybownicy. Wszystko co widzimy to praca instruktorów i samych uczestników szkolenia. Nikt im tego nie przygotuje, zatem już uprzedzam, że nie jest niczym dziwnym, że uczeń spędziwszy na lotnisku kilka, a może nawet kilkanaście godzin w ciągu dnia, w powietrzu będzie przez kilkadziesiąt minut. Puchacz i bocian są już na miejscu. A to jest wspomniany kwadrat. W jego obrębie przebywają wszyscy, którzy oczekują na lot i tutaj, co ważne, prowadzi się też dokumentację. Jest też radiostacja i stąd kieruje się lotami. Trzeba rozłożyć antenę. Oprócz radia czeka w gotowości mapa rejonu i mapa lotniska. To z kolei jest chronometraż, czyli rejestr godzin i minut startów i lądowań każdego statku powietrznego. Występuje on tu w wersji papierowej i elektronicznej. Każdy szybownik w ramach szkolenia uczy się prowadzić taką dokumentację. Na razie podstawy chmur są dość nisko, lepiej niech się podniosą, za to rękaw pokazuje niezbyt silny wiatr, to akurat dla szkolenia podstawowego ułatwienie. Do holowania szybowców służy Opel Zafira. To co ciekawe jest samochód przedseryjny, zmontowany w gliwickiej fabryce, który z jakichś tam powodów formalnych nie mógł być dopuszczony do ruchu i od nowości jeździ tylko po lotnisku. Przed nim jest drugi pojazd, szerszeń, którym jeszcze pojeździmy. Myślicie, że dotrwa cało do wieczora? Z kolei ta Vectra pełni rolę ściągarki. Ma specjalną przyczepkę do ciągnięcia lin od wyciągarki do szybowców. Szybowce hangaruje się bez akumulatorów, ale są one konieczne do działania radia, a w niektórych typach też do przyrządów pokładowych. Przed lotami trzeba zabudować akumulatory w szybowcach. Najtrudniej jest w bocianie. Gotowe, ale zanim nastąpi start, każdy lotnik zobowiązany jest do wykonania przeglądu statku powietrznego. Warto to zrobić dokładnie, czasem może w hangarze ktoś uszkodzi płótno hangarując inny szybowiec, może zatkać się gdzieś dajnik ciśnienia i zaburzyć wskazania przyrządów, a ja kiedyś odkryłem, że wypiął się popychacz hamulca. Trzeba zajrzeć dość głęboko, żeby go skontrolować, ale warto, bo pokażę Wam za chwilę, co mogłoby się stać, gdyby zostało to przeoczone. Za ten czas przyjechała pierwsza lina. Oczywiście do pustego szybowca nie można jej podpiąć, niech leży w gotowości. Trwa przegląd puchacza. A tak wygląda kabina bociana z gotowymi spadochronami. Na szkoleniu podstawowym trzeba opanować wskazania takich przyrządów i urządzeń. Zakrętomierz z chyłomierzem poprzecznym, prędkościomierz, wysokościomierz, dwa wariometry, radio i busola. Mamy też drążek sterowy z przyciskiem nadawania, żółty wyczep liny, niebieską dźwignię hamulców, zielony trymer steru wysokości i białą gałkę do regulacji nawiewu. Wyciągarki z miejsca startu prawie nie widać, ale jeszcze do niej podejdziemy. Jak już się skończy przegląd szybowca, trzeba go odnotować w przypisanym każdemu szybowcowi pokładowym dzienniku technicznym.
Tak z kolei wygląda kabina puchacza. Dodatkowo oprócz tego co w bocianie, mamy tu wskaźnik przeciążeń, na puchaczu uczy się akrobacji. Jest też łatwiejsza do przestawienia sterownica nożna. Laminatowy puchacz ma takie podwozie, same koła, więc ląduje się troszkę inaczej niż drewnianym bocianem, który ma z przodu amortyzowaną na gumowej dętce płozę, a dopiero za nią jedno koło. Oprócz pilotażu, podczas szkolenia trzeba zapoznać się z eksploatacją i budową używanego typu szybowca. Dobrym źródłem wiedzy są filmy z mojego kanału, ale formalna podstawa to wydana przez producenta szybowca instrukcja użytkowania w locie wraz z aktualizacjami. Na przykład takimi. Nowy bocian mógł kręcić akrobację, a obecnie od dłuższego czasu nie jest już do tego dopuszczony, o czym informuje wpis w instrukcji i skreślona litera A namalowana na kadłubie. Oto ostatnie rozmowy w oczekiwaniu na podniesienie się podstaw chmur. Wreszcie można startować. Pierwszy leci puchacz. Ustawiony na kierunek, żeby nie był na skos względem wyciągarki i liny. Załoga ubiera spadochrony. One nie są konieczne do niskich lotów, ale szybowce mają takie siedzenia, że bez spadochronu nie będzie komfortowej pozycji. Pani instruktor ustawia siedzenie w tylnej kabinie odpowiednio do swojego wzrostu. Zawsze warto pomóc też koledze czy koleżance zapiąć pasy. Zapięte, kabina zamknięta, lina podpięta i sprawdzona. Podniesiona dłoń oznacza szybowiec gotów do lotu. Naprężona, szybowiec ruszył. Zadania na szkoleniu podstawowym to głównie start, krótki lot nad lotniskiem i lądowanie. Gliwicka Zafira jedzie przyciągnąć puchacza na start, a do lotu ubiera się pilot bociana. Przyjechała lina. Lina jest syntetyczna, dawniej były stalowe. Ma spadochronik, na którym opada po wyczepieniu, przed nim jest bezpiecznik zrywowy, a część mogąca mieć kontakt z szybowcem usztywniona jest otuliną z gumy. Na końcu jest metalowe kółeczko, które wpina się w zaczep w szybowcu. Wrócił puchacz. Zrób kontrolę radia. Jeszcze jak się zapniesz. Gliwice radia Zira, papa Romeo i Kiotę. Dzień dobry, uruchomienie pod hangarem Politechniki. Proszę o zgodę na kołowanie pod ręką. Zira, papa Romeo i Kiotę. Dzień dobry, proszę kołować. Jest szybka checklista, po kolei, wysokościomierz. Wysokościomierz 0, radio on, jest. Ale do sprawdzenia. No, możesz już zamknąć. Okej. Przed startem bociana wyraźnie poprawiła się pogoda. I znów znana już Wam procedura startu, a my tym razem jedziemy po liny. Białe prostokąty na trawie to ograniczniki pola wzlotów pokazujące pilotowi jego obrys. W aucie też warto mieć radio, zwłaszcza w aucie z dachem. Podpinamy liny do ściągarki. Trzeba je delikatnie naprężyć. I można jechać do szybowców z uwagą, aby jechać dokładnie prosto, żeby liny nie nałożyły się na siebie. To jest polska wyciągarka firmy Motohurt, produkowana w Ropczycach. Wyciągarka zwana potocznie windą do nieba ma teraz zluzowane bębny. Jak przestaną się obracać, będziemy wiedzieć, że liny dotarły na miejsce. Obejrzyjmy teraz start z punktu widzenia operatora wyciągarki. Spężaj, puchacz,
Linia południowa naprężona. Tak z kolei wygląda praca wyciągarki z zewnątrz. I tutaj ważna uwaga dla pilotów, zwłaszcza samolotowych, nawet doświadczonych. Jeżeli z korespondencji radiowej miejsca, nad którym przelatujemy, wynika, że trwa procedura startu szybowca za wyciągarką, to nie przerywa się jej do usłyszenia potwierdzenia wyczepienia. Liny opadły na spadochronikach, przyjechała ściągarka, zapinamy liny i wracamy na kwadrat. No to tak. I odsunąć się od lin, byśmy nie dostali. Dobra, jest. Mijamy bociana, który wylądował. Liny odpięte. Zafira jedzie po bociana. Dobra jazda. Wszystkie loty muszą być na bieżąco wpisywane w chronometraż. A tu kolejna zabytkowa ciekawostka. Opona 100 mil superbalon. Kojarzycie, ile może mieć lat? Do lotu przygotowuje się puchacz. Od pierwszego startu minęły 2 godziny. Zobaczcie, jak poprawiła się pogoda. Tymczasem wylądował bocian. Teraz pojedziemy po niego szerszeniem. Ten dziwoląg stanowi połączenie Nysy, Żuka i Mercedesa 114, co najmniej. To bardzo dobry pojazd do jeżdżenia po lotnisku, bo nie ma dachu i widać wszystko, co dzieje się dookoła na ziemi i co dzieje się w powietrzu, a przy okazji łatwo nim cokolwiek przewieźć. W ogóle to chciałem wam pokazać, jak się go uruchamia, bo tak wsiadamy. Opa. I teraz tak, tu jest kluczyk, przekręci się go, jak miga lampka, to znaczy, że się instalacja włączyła. Teraz trzeba tutaj ręcznie podgrzać świecę, świeci się kontrolka, bo to jest diesel. Jak się już wystarczająco podgrzeją, to tutaj jest rozruch. No i nie zapalił tym razem niestety. Może dłużej świecę grzać.
Całe nieszczęście się wzięło stąd, że nie można nim jeździć, że niestety złapał gumę. To już jest i tak podpompowane koło, zmienione chyba nawet, bo oryginalne było takie ładne z dekielkiem, ale praktycznie spadła opona z felgi, to jest dętkowa jeszcze opona. No i tyle. Ale to, co tu było widać. Macie taki pojazd, w którym widać, jak paliwo płynie, jak nim jedziecie? Nie macie. Pilot puchacza spogląda w górę. Na lotnisku rozpoczęły się skoki spadochronowe. Żeby móc bezpiecznie wykonać lot, szybownicy czekają, aż skoczkowie będą na ziemi. Skoczek wylądował, zatem można holować szybowce. Szkolenie podstawowe tak w ogóle zaczyna się od części teoretycznej. W Gliwicach zajęcia odbywają się w zimie przed sezonem i mają formę wykładów w sali, co moim zdaniem jest najlepszą formą, ale istnieje też możliwość zaliczenia teorii w zewnętrznej firmie realizującej kurs przez internet. Teoria jest dość rozbudowana i zawiera sporo wiedzy, np. z zakresu nawigacji albo meteorologii, która przyda się znacznie później niż początkowe loty. Latanie szybowcem wymaga też przejścia badań, konkretnie posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy drugiej. Szkolenie praktyczne ma przygotować ucznia do wykonania wzlotu za wyciągarką, lotu po kręgu nad lotniskiem i lądowania. Ma też przygotować na sytuacje awaryjne, jakie mogą się zdarzyć podczas startu, czyli np. zerwanie sieliny lub najgorsza wersja, czyli niewyczepienie sieliny od szybowca, a także nauczyć wyprowadzania z korkociągu. Składa się na to 50 lotów z instruktorem i na koniec 5 lotów samodzielnych. Uczeń pilot musi mieć ukończone 14 lat, aby wykonać lot samodzielny. Jednak aby uzyskać licencję pilota szybowcowego, należy już po szkoleniu podstawowym latać dalej, ucząc się m.in. lotów termicznych i doskonaląc celność lądowania. W tym czasie zdobywa się też uprawnienie na latanie szybowcem jednomiejscowym i przeszkala się na start za samolotem holującym. Wreszcie trzeba wykonać przelot nawigacyjny na odległość 50 km samodzielnie lub 100 km z instruktorem, zdać egzamin teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i można przystąpić do egzaminu praktycznego na licencję, który odbywa się na tym lotnisku, na którym pilot się szkolił. Z kolei, aby zostać instruktorem, wymagane jest wykonanie jako pilot dowódca 200 startów i wylatanie 100 godzin, a instruktor musi być pełnoletni. Przy czym warto tu podkreślić, że to są minimalne, formalne wymagania i nie znam miejsca, gdzie ktoś z takim doświadczeniem szkoliłby się na instruktora, a aerokluby zawsze wymagają, aby to doświadczenie jednak było znacznie większe. Poza tym ważne jest, jakie dana osoba ma podejście do przepisów, do procedur bezpieczeństwa, czy ma predyspozycje dydaktyczne, czy chce być instruktorem i na ile angażuje się w życie aeroklubu. Oglądając lot nagrany ze skrzydła, widzieliśmy wysunięte hamulce. Gdyby wspomniany popychacz był rozłączony, zacięłyby się w otwartej pozycji i szybowiec musiałby lądować znacznie bliżej niż pilot planował, co dla ucznia mogłoby się skończyć nawet niedoleceniem do progu lotniska. Na start przyjechał tymczasem szybowiec PW-5, jeden z jednomiejscowych szybowców, na których latają piloci już po szkoleniu podstawowym. Wówczas, dopóki nie otrzymają licencji, nadzorowani są przez instruktora, ale z ziemi. A tu przed nami Antek bez drzwi. To może oznaczać tylko jedno. Znów chwila przerwy na skoki, a po nich kolejny start bociana. A na start dotarł następny popularny szybowiec jednomiejscowy, laminatowy junior. Piloci znów czekają, aż Antek wyrzuci skoczków. Można przemyśleć kolejne loty, porozmawiać, poobserwować, co się zmieniło, na przykład w warunkach atmosferycznych. Na szkoleniu podstawowym już każdy musi wiedzieć, co mogą zwiastować takie chmury. Tym razem zobaczymy z bliska kolejny traktorek, czyli traktorek z silnikiem od motopompy. Porażka! Pilot juniora zdecydował, że ma szansę na dłuższy lot, startuje. A oto samolot holujący, JAK-12. Rozgrzewa się, a my za chwilę będziemy mieć okazję wzlecieć nie tylko za wyciągarką.
Ten pilot czeka na samolot. Będzie laszował puchacza, czyli zdobywał uprawnienie do lotów samodzielnych na tym typie szybowca. To jest pilot wyszkolony podstawowo, ale jeszcze nie mający licencji. Jadą liny. Jedzie szybowiec. Kołuje samolot. Gliwice to ruchliwe lotnisko. Lina podpięta. Samolot ją napręża i puchacz będzie holowany na wysokość 500 metrów. To ponad dwa razy wyżej niż wyciągarką w dzisiejszych warunkach. Taki hol jest jednak dużo droższy. Duże wysokości wzlotu za wyciągarką możliwe są na lotniskach z dłuższym pasem, na przykład w Częstochowie. Bocian znów podpinany jest do wyciągarki, a zespół jeszcze się holuje. Jeśli macie wrażenie, że oglądacie ciągle to samo, to znaczy, że film dobrze pokazuje dzień szkolenia, czyli tak jak on wygląda naprawdę. Uczeń może wykonać dziennie 12 lotów. Puchacz wyczepiony. Samolot wraca, ląduje, aby zabrać kolejny szybowiec. No i chyba znowu będzie przerwa w lotach. Startujmy, póki Jantek nie osiągnie wysokości zrzutu. O nie! Co teraz? Jeszcze sobie posiedzicie. Nie zdążyliśmy. Korzystając z przerwy, pozdrawiam patronów, którzy spadli mi z nieba jak ci spadochroniarze. Ten odcinek największymi kwotami wsparli Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz, Jakub Jamrus, Daniel Gerlach, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Piotr Boruszewski i R. Kamilce. I bardzo serdecznie za to dziękuję. Tymczasem przyjechać zdążyła butla z powietrzem. Dobijamy ciśnienie w instalacji rozruchowej jaka. Co my go zostawimy na start? Tak. Udało się! Można laszować puchacza. Instruktor podpina linę. Przy okazji polecam długie spodnie, bo jak dostaniecie taką trawą po opalonej skórze, to macie wrażenie, że ktoś w was rzucił paczką gwoździ. Jak z puchaczem ruszył? Instruktor obserwuje, jak jego uczeń radzi sobie na holu, po raz pierwszy samodzielnie pilotując ten szybowiec. Nawet nie będąc instruktorem, zawsze warto obserwować loty innych i wyciągać z nich naukę dla siebie. Junior niestety nie znalazł tym razem noszeń termicznych, ląduje, a jednocześnie na drugim pasie przyziemia bocian. Dwa szybowce wylądowały naraz, jest co pisać w chronometrażu, a nie może być błędów. Dzisiaj trzeba skończyć loty dość wcześnie, dlatego że na lotnisku będą zawody modelarskie. Normalnie szybowce latałyby do zmroku, ale do końca dnia jeszcze daleko. Cały kwadrat startowy trzeba spakować na przyczepkę, którą tym razem zaholuje do hangaru traktorek Porażka, bo szerszeń złapał gubę. Dobra.
Przed hangarem trzeba doprowadzić szybowce do porządku. Przede wszystkim umyć. O, start i lądowanie co chwilę oznaczają trochę ziemi wokół podwozia i dużo owadów rozbitych o owiewkę i krawędź natarcia. Akumulatory muszą zostać wymontowane z każdego szybowca. Nic nie może pozostać zepsutym. Pozostało zmienić koło w szerszeniu i zabrać przebite do wulkanizatora. Szerszeń naprawiony, można nim jechać. Teraz szybowce wracają do hangaru. Trzeba je tak poustawiać, żeby później dało się je w miarę łatwo wyciągnąć, a na kabiny i skrzydła zakłada się pokrowce. Wszystko wchodzi ciasno, ale nic niczego nie dotyka. Czasem hangar wygląda tak. Hangar zamknięty. Idziemy do budynku. Teraz wyjęte akumulatory trzeba podłączyć do ładowarek i postawić na odpowiednich półkach. Piętro wyżej uzupełniamy swoje książki lotów, sprawdzamy, czy wszystko jest wprowadzone do echronometrażu, czy nie ma pomyłek, podliczamy, ile było lotów, a instruktorzy wpisują uczniom uwagi odnośnie ich postępów. Dzisiaj dzięki wprawnym instruktorom i zaangażowanym uczniom nikomu nie trzeba wpisać braku postępu. Na koniec odprawa, wymiana wniosków, zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa lotów i pożegnanie. Ja też się żegnam i dziękuję Aeroklubowi Gliwickiemu, gdzie powstał film. Oni wiedzą za co. Zdecydowanych zapraszam na szkolenie, wahających się zapraszam na niezobowiązujący lot zapoznawczy, podczas którego można dokładnie przekonać się, jakie wrażenia zapewnia lot szybowcem. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie szkolenia, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia na lotniskach i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Cześć!